powiemy o przetargu na obwodnicę miasta, o otwarciu boiska ze sztuczną nawierzchnią i o rozpoczęciu budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego, ale podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwietnia w gminie Sępólno rozpoczniemy od pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w nowej kadencji. Na zgłoszonego kandydata, pana Artura Junkę, na przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krańskim oddano następującą liczbę głosów. Głosów za 15, głosów... Artur Junke został nowym przewodniczącym Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego. Była to pierwsza decyzja nowej Rady Miejskiej wyłonionej w kwietniowych wyborach samorządowych. Decyzją komisarza wyborczego radni spotkali się na pierwszej sesji 7 maja, na której wraz z burmistrzem złożyli ślubowanie. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Obejmując urząd burmistrza Sępólna Krajeńskiego, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Sępólno-Krajeńskie. Tak mi dopomóż Bóg. Komisja skrutacyjna w składzie. Pan Tobiasz Świniarski, przewodniczący, pan Jacek Kapsa, członek, pan Dariusz Pieczywek, członek, stwierdza, co następuje. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji według listy obecności obecnych jest 15 radnych. Głosowało 15 radnych. Liczba kart do głosowania ważnych 15. Liczba kart do głosowania nieważnych 0. Liczba głosów ważnych na kandydata 15. Liczba głosów nieważnych na kandydata 0. Na zgłoszonego kandydata, pana Artura Junkę, na przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krańskim oddano następującą liczbę głosów. Głosów za 15. Głosów... Głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0. Komisja skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wybrany został radny pan Artur Junkę. Komisja w składzie. Proszę przyjąć moje gratulacje. Życzę, aby praca, którą będzie pan wykonywał, była owocna i satysfakcjonująca. Życzę, aby pod pana przewodnictwem Rada osiągała jak najwięcej sukcesów. Przekazuję panu dalsze prowadzenie sesji. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście, decydując powierzyć mi jakże ważną funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Dziękuję również wszystkim wyborcom, którzy oddali na mnie swoje głosy jako na kandydata na radnego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Bez waszych głosów nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Zapewniam, że swoją pracą i postawą postaram się godnie reprezentować naszą gminę zarówno na jej terenie, jak i poza jej granicami. Dołożę wszelkich starań, aby współpraca Rady Miejskiej z burmistrzem, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gmin oraz przede wszystkim mieszkańcami przebiegała w jak najlepszej atmosferze, zmierzając w kierunku rozwoju naszego miasta i gminy. Proszę również o zaufanie, konstruktywną krytykę, merytoryczną dyskusję i wyrozumiałość. O to ostatnie to chyba najbardziej moją rodzinę, bo pewnie będę miał dużo mniej czasu dla nich. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy rozstrzygnęła przetarg na projekt i budowę obwodnicy Sępólna. I to jest dobra wiadomość, bo już wiadomo, że wygrało go konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, a obejście miasta będzie kosztowało 115,5 miliona złotych. Jest jednak druga, nieco gorsza wiadomość, bo pozostali oferenci odwołali się od tego rozstrzygnięcia, co może nieznacznie opóźnić cały proces. Niemniej jednak pierwsze samochody mają pojechać obwodnicą Sępólna w 2028 roku. Tak, mamy informację potwierdzoną, że został rozstrzygnięty przetarg na
wykonanie obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego firmy, konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud zostały wskazane jako te, które będą realizowały te obwodnice. No i to jest ta dobra informacja. Natomiast oczywiście pozostałym oferentom przysługuje odwołanie od tego rozstrzygnięcia. Krajowa Izba Odwoławcza powinna rozstrzygnąć tą całą procedurę, czy została prawidłowo przeprowadzona i prawidłowo zostały wybrane te firmy, czy po prostu należy powtórzyć tutaj rozstrzygnięcie. Natomiast no, dobra informacja jest taka, czy tak, czy owak, po prostu inwestycja będzie realizowana. No niestety, jeżeli tutaj nastąpi odwołania, a pewnie nastąpi, to troszeczkę wydłuży jak gdyby czas realizacji tej całej inwestycji, chociaż mam nadzieję, że nie spowoduje to przedłużenia ostatecznego terminu realizacji, czyli roku 2028. Wszystko będzie zależało od tego, jak długo będzie rozstrzygane odwołanie. Panie burmistrzu, czy to jest może być może z pana, że tak powiem, samorządowego doświadczenia to wynika, to jest taka sprawa, którą ta Krajowa Izba Odwoławcza powinna się zająć w miarę szybko i szybko to rozstrzygnąć, czy jednak niestety w najbliższym czasie, no będziemy musieli po prostu, krótko mówiąc, jeszcze no troszeczkę poczekać jednak. Myślę, że chyba troszeczkę trzeba będzie poczekać. Z naszego doświadczenia nie mieliśmy dużo takich odwołań do Krajowej Izby i jeżeli one były, to były dużo prostsze sprawy, mniejsze zadania o mniejszym jak gdyby zakresie realizacji, więc tutaj rozstrzygnięcia wypadały dosyć szybko, natomiast no to jest dosyć duże zadanie, tym bardziej, że Krajowa Izba Odwoławcza przecież ma dużo spraw z całego kraju, no i tutaj mi trudno powiedzieć, jak długo będzie to rozpatrywane, no trzeba trzymać kciuki, żeby to jak najszybciej zostało rozstrzygnięte. Niemniej jednak, panie burmistrzu, kiedy doszło do otwarcia ofert i okazało się, że Kobylarnia z Mirbudem za te dwie obwodnice niecałe 160 milionów, a następne oferty, no były jednak dużo wyższe. Były takie podejrzenia, że być może tutaj troszeczkę przesadzili z cenami, czy nie? Procedura taka jest, że po otwarciu ofert wzywa się tych oferentów, którzy mają niskie oferty i wyższe od wyceny kosztorysowej. Wzywa się po to, żeby udokumentowali, że zawarli wszystkie wymagane specyfikacją roboty i zadania, które należy zrealizować, i zamawiający po uzyskaniu takich informacji, które potwierdzają, że firma uwzględniła wszystkie koszty, które są związane z realizacją danego zadania, rozstrzyga, wybierając najkorzystniejszą ofertę, czyli pod względem ceny i przygotowania. No i tutaj pewnie tak było, że oferenci, którzy dali te niskie ceny, udokumentowali, że w tej cenie są w stanie zrealizować całe zadanie, więc jest kwestia tylko taka, czy Krajowa Izba Odwoławcza to uwzględni, czy powiedzmy znajdzie jakieś inne powody, żeby to powtórzyć. Mam nadzieję, że zostanie to podtrzymane i będziemy mogli już mówić o faktycznej realizacji. Niemal gotowe jest już przejście łączące ulicę Radosną i drogę krajową nr 25 z promenadą przy Jeziorze Sępoleńskim. Ta inwestycja to dodatkowy element trwającej zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich budowy 8 łącznie odcinków dróg. Mieliśmy w ramach tego zadania do wykonania właśnie takie połączenie tej promenady z tutaj drogą budowaną właśnie na ulicy Radosnej. To był w jednym projekcie zawarte i było w czasie tej realizacji tutaj przez nas realizowane. Tak jak widać, za moimi plecami powstały mury oporowe ze względu na różnicę wysokości tutaj pomiędzy działkami istniejącymi a właśnie tym zejściem do promenady. I zostały wykonane tutaj podejście oraz rampy dla wózków podjeżdżających. Pozostało nam tylko tutaj wykonać jeszcze pochwyty, które będą pomagały naszym mieszkańcom wejściu na ulicę Radosną. Z tego co widzę, to jest jeszcze cały czas plac budowy, niemniej korzystać już można. Tak, korzystać można, lecz prosiłbym o bezpieczeństwo, zachowanie bezpieczeństwa tutaj na tym. Sądzę, że już na dniach będziemy tutaj zakończać te wszystkie prace, ponieważ wszystkie takie prace związane tutaj z robotami brukarskimi zostały zakończone. Pozostało tylko uporządkowanie terenu i zrobienie humusowania oraz oznakowania. A jeszcze przed weekendem majowym w Sępólnie doszło do dwóch niezwykle ważnych uroczystości związanych z inwestycjami w gminie. Najpierw z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego ruszyła budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Kilka dni później oddano do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim. W inauguracyjnym meczu młodzicy Krajny wygrali z Akademią Małego Piłkarza 3-2.
Ja tylko chciałem powiedzieć z naszej strony, ze strony klubu MLK Skrajna, pewnie z pozostałych też, że od dawna zgłaszaliśmy do gminy chęć tego, żeby powstało boisko sztuczne tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. A to z prostego powodu, dlatego że w okresie jesiennym, zimowym, wczesnowiosennym drużyny nasze, żeby grać, musiały wyjeżdżać do ościennych miast, szukać sztucznych płyt w innych miastach, a to zawsze był kłopot z tym, dlatego zgłaszaliśmy chęć, żeby to boisko powstało właśnie tutaj i cieszymy się, że ten nasz głos dotarł do gminy, do burmistrza, do radnych, że zdecydowali się wesprzeć to i złożyć dokumenty i cieszymy się, że to boisko powstało i za chwilę będziemy mogli korzystać z niego o każdej porze, kiedy tylko będzie potrzeba taka, będziemy mogli korzystać. Więc krótko na koniec, panie burmistrzu, dziękujemy. Państwo, konferencja jest tylko symbolem, ale poza tym symbolem tutaj są konkrety, bo jest pozwolenie na budowę, są pieniądze, jest solidna ekipa budowlana gotowa, bo jakby będą to osoby inne niż my z tymi łopatami budowały fizycznie centrum, ale jestem przekonany, że spotkamy się szybko na zakończeniu tej budowy i na oddaniu centrum do użytku. W województwie kujawsko-pomorskim takich centrów powstaje 6 razem. To pokazuje, jak gmina, miasto Sępólno-Krajeńskie może czuć się pionierem tego typu usług i działań. Do tego trzeba sprawności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, pokazywaniu realnych projektów, które są możliwe do realizacji. Tutaj już to było wspomniane, że wcześniej byłem w żłobku, jeżeli chodzi o żłobek, tutaj też są ambitne plany dalsze rozbudowy żłobka. Chcę powiedzieć tak, to nie jest przypadek, że w krótkim okresie bycia wojewodą trzeci raz jestem w Sępólnie-Krajeńskim. Po prostu Sępólno-Krajeńskie, tak jak powiedziałem, już za pierwszym razem jest mi szczególnie bliskie. Bardzo dobrze znam burmistrza, pana starostę, panią poseł i wiem, że Sępólno-Krajeńskie jest w dobrych rękach. Tych pieniędzy zewnętrznych będzie jeszcze więcej. Krajowy plan odbudowy powoduje to, że te pieniądze do samorządów spłyną, między innymi właśnie na miejsca w żłobkach, więc to jest czas na mądre projekty, na nieeksperymentowanie, to nie jest czas na żadną naukę. Jestem przekonany, że Sępólno będzie dobrze korzystało dalej z tych środków zewnętrznych i będę mógł Sępólno wspierać. Dziękuję bardzo, no i widzimy się na otwarciu, tak się umawiamy. Dzięki.